Halo, halo, witam serdecznie w 59. odcinku z serii Stellar Blade. Może pamiętacie, ostatnio udało nam się wygrać na kolejnego Alpha Nightiba, w sumie chyba ostatniego. No i teraz wróciłem do miasta Zionu, ponieważ zostało zaatakowane z niewyjaśnionych względów. I muszę się dostać do komnaty Orkala. Come at me, you monster! I have failed. I'm sorry. You killed Taki, and now destroying Zion. Why? What is all of this for? Eve, you're late to the party. How does it feel to be responsible for the fall of Zion? What? You can speak. In spite of everything, I do wonder why he chose you. Instead of me. I've already proven this much, but why? He? What are you talking about? You're a little on the slow side. I won't let you anywhere near him. There will be nothing left of you when I'm finished. No dobra, to kolejna walka z bossem, niezidentyfikowany Nightiba. Jakaś furia. No to może być ciężki pojedynek, pewnie jeszcze trudniejszy niż wcześniejszy Alpha Nightiba. Ale chyba nie masz tak dużo zdrowia z tego co widzę. O, furia, niedobrze. I chyba ominął wszyscy atak z tego co widzę, niedobrze. Raz kolejny furia. No tak się obroniłem, to i tak nie mogłem wykonać kontry. Dziwna sprawa. Co jeszcze tym wszystkim miał atak? Nawet jeżeli mu przerwałem umiejętność, to niedobrze. Ale to kombo jest nieoczywiste. Mamy pompę jeszcze. I
Jak to kombo w ogóle ciężko zapamiętać? To jest jakieś porąbane, dobra, całe życie mi. No i co da? Dobra, to będzie najtrudniejsza walka z tego, co widzę. To jest nieporównywanie ciężkie do poprzedniego Alpha Nightiba. Jak on wykonuje to swoje combo zaznaczone na czerwono, to wtedy znaczy, że zaraz będzie przy mnie. Bez przerwy. Nie będzie uciekał. Więc może jakieś specjalne umiejętności wtedy wykorzystać. Jest całkiem niezłe. Teraz sobie w ogóle wolę uciekać. Mam jeszcze jakieś graty. Może tak też zagrać w sumie. Czyli co, nic mu się nie stało nagle? Dobra, ta umiejętność jest nie do zdodżowania, a z tego co ja nie mogę. A to jest słaba sprawa. To jest bardzo słaba sprawa, co on mi tutaj robi. No tu jeszcze, gdybym miał opcję, żeby go jakkolwiek dobić. Albo ją. Dobra, trzymaj combo w takim razie, okej, przerywamy jemu atak. Kurde, w złą stronę. Albo dobra, może być. I wygrana, chyba? Dobra, to była najtrudniejsza walka, ewidentnie. To już musiałem z 5 razy podejść. Human? That face, it's familiar. Wait, Raven? From the Legacies? You're right, she's the one who left the records. Seems as though I've been exposed. Damn it! She disappeared. You're right. Go to Oracle, not me. By that hyperdrive.
Dobra, więc to była ciekawa walka z bossem. Mniej więcej widzę taktykę, jak kolesia mniej więcej skontrować. A więc, jeżeli atakowałem jakimiś atakami specjalnymi, przykładowo, nie wiem, jakimś ładowanym czymś takim, to wróg bardzo często ode mnie uciekał niestety i wiele właśnie umiejętności poszło w eter. Natomiast może go skontrować w ten sposób, że jeżeli on zaczyna swoje combo, to jest wtedy zaznaczony na czerwono i wtedy jest super agresywny i zawsze stoi przy bohaterce, więc na te momenty, jak na czerwono jest zaznaczony, to warto już przygotować jakieś umiejętności specjalne. Czyli przykładowo jakieś, nie wiem, tam uderzenie, coś w tym stylu. To z pewnością właśnie kolesia zaatakuje po pierwsze i przerwie mu combo, więc to jest super wartościowa sprawa. Jak się zorientowałem, o co chodzi, to no walka już była o wiele prostsza. Najgorsze są te ataki, jak to się nazywa, dalekodystansowe, te, że natychmiast zabijają, więc to była głupia sprawa. Zawsze trzeba mieć tą pompę przygotowaną. You've arrived just in time. Orko, your body. This is who I really am. What? I'm not human. The first ever fusion between an Andro Eidos and a Nitiba. I am the first of the Alpha Nitibas. But then, in the past, I slaughtered countless humans. I was left for dead after the colony extinction, but humans found me and saved me. That was the moment when I lost all reason to fight. After sealing the power of the Alpha, I gathered all the survivors I could and built Zion. I thought I could atone for my sins by protecting them, building a home for them, a safe place. I tried to conceal my identity for as long as I possibly could, but Raven had to be stopped. Have you collected all the Alpha cores? Yes, except for one. We lost it. Out in space. I see. Thank you. Thank you for giving my life purpose. At last, four cores are here. Here, this is the Master Core. Take it and meet the Elder Nitiba. The rest is up to you. A tu miałem zebrać chyba wszystkie rdzenie Alpha Nitiba, ale jeszcze jest jeden w kosmosie, czy jak to jest? Czyli było 5 łącznie. Ale to musiałem 4 zebrać, tak? To już wystarczy? Everyone,
I'm sorry I couldn't do more to help. I'm so sorry. Nonsense, Angel. It's only because of you and Lily that we're still alive. Thank you. Don't worry about Zion. We can rebuild it better than ever. Everyone, thank you. I'll go ahead and prepare. No to mamy jeszcze rozmowę, zobaczmy. A nie ma już żadnych misji pobocznych na przykład. Czy ja w ogóle się tam dalej mogę przedostać? Nie mogę. Ale porozmawiajmy ze wszystkimi. Angel. Welcome, Angel. A, to są jakieś sklepy, tak? O to chodzi. Jakieś światło kolonic to w ogóle jest. Ma to dodatkowe informacje. A jak chcecie, to poczytajcie. Już mi się w sumie średnio chce. Po tych wszystkich pojedynkach dosyć zwariowanych. O! Nowe skiny. Chwila, moment. Z pewnością zaraz sobie zobaczymy. Tak jest, potwierdź. I'm so glad to see you again. Eren and I have been hard at work to keep this place going. Nie, to warto zobaczyć z pewnością jakieś raporty. Okej. Do wszystkich zobaczymy w sumie. Zion has made many sacrifices. But Angel, you made sure that it wouldn't fall. We'll bounce back. There are survivors. And there's always the hyperdrive. Though, it might take a bit of time. O, salon fryzjerski. Chwila, moment. Czy warto by jeszcze jakoś zmienić strój, ten wygląd na zakończenie? Ja wiem. Nie, może takich nie będzie. A, zobaczmy. Perfect. You. Hello, Angel. Everything's ruined. This place my sister loved. I'm sorry. If only I hadn't been so late. It's all right. At least I still have my memories of her. We're going to get through this together. That's what mothers fear. No, that's what my sister would want. Ej, zaraz. Co się stało? A to mam po raz pierwszy. Dobra, przynajmniej nie zrespiłem się przed bossem. Hello, Angel. Everything's ruined. This place my sister loved. I'm sorry. If only I hadn't been so late. It's all right. At least I still have my memories of her. We're going to get through this together. That's what mothers fear. No, that's what my sister would want. Kaya. Angel, please. You mustn't lose your strength now. Especially if you're about to fight a very powerful Natiba. Yes, the Elder Natiba. The root of all of this. Once that thing is killed, everyone can live in peace again, right? Then I'll try to help to the best of my ability. All I ask is you give us hope. Okay, thank you. I'll try my best not to let you down. Ja w sklepie to już mam wszystko chyba w miarę okej. To rdzenie, jak to się nazywa. Nie, i tak mam tyle pieniędzy, dosłownie 100 tysięcy ponad na wszystko mi stać. Może te pompy jeszcze doładuję. O, tam będę miał z 20 powiedzmy.
Are you leaving, Angel? May your memories live on. Forever. May your memories live on. Forever. And please, take care of yourself. Angel, good to see you. This city has certainly seen better days. The only beautiful thing left is you. That's a shame. Really? It might be an opportunity to start fresh. A clean slate for the poor. Or for me. So, what do you need from me at a time like this? Potrzebuję sklepu? Mogę sobie doładować. A nie, już po prostu... Zbyt wiele dzisiaj było tej gry. Zbyt wiele bossów już. Starczy mi. O, jeszcze jakieś kolejne wzory. Farewell, Angel. At times like this, all you can do is wish for luck. I highly doubt someone like me can just pray and get lucky. Thank you, Roxanne. I hope your business continues to prosper. Dobra, jasna sprawa. W takim razie możemy wracać do bazy. Jesteśmy naprawdę na ostatniej prostej. To chyba jeszcze walka z ostatnim bossem i tyle. A co się dzieje z Adamem? Gdzie jest Adam? Kurde, nasz sterownik. Co jeszcze potrzebuję zrobić? Chwila, moment. U tej bohaterki? So, are we going to the nest now? I suppose so. Now that we have the master call. Although, I am worried about Adam. Same here. He's not in Zion. Where do you think he could be? Maybe something happened to him on the way here. I mean, it's not like the bike's battery would have died. Wait, the bike! Yes, the bike! Why didn't I think of that? Huh? Lucky for us, Adam's bike is outfitted with a tracking device. He said he installed it just in case he has to abandon his bike. Lily, can you find out where it is? Of course. Shall we get going right away? Zasygnałem. A, to może zaraz. And connect to the repair console. Najpierw to ja chciałem się ulepszyć. Dobra, 1000 ataku to jeszcze nie jest maksymalna wartość. Jeszcze różne ubrania. Na wszystkim jest stać? Śmieciowa mechaniczka. Motocyklistka, bardziej na czarno. A to nie wiem, czy zdążę wszystkie sprawdzić. Proszę bardzo, jaka elegancka tym razem. Kombinezon desantowy. Czarna suknia. No, to jest ciekawe. I codzienny jeans. Też bardziej elegancki. To jest całkiem niezłe. Czarną suknię bym wyposażył. Zaraz zobaczymy. 5 ubrań jeszcze na zakończenie. No to nie za postępy. Motocyklistka też nieźle wygląda, to może jeszcze zobaczę później. To jest dobry ubiór. Proszę bardzo. Dobra, więc w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek, zrobię niezłe postępy, więc jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, słuchać dzwonka po kolejne, codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle, ja się z tym żegnam, no jutra.